Bum, cześć, siemano, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy sobie taki domek w górach startowy, jaki jest za mną, ale zanim przejdziemy do tego, nade mną oczywiście ostatnia piątka followersów. Jeżeli chcecie do niej dołączyć, link macie w opisie, no i oczywiście nie zapomnijcie zrobić tego samego, co na tym czerwonym przycisku tam na dole. Pamiętajcie również, że relacja z PGA jest już na kanale, nie wiem, tam dużo osób nie dostało powiadomień, to na pewno, także na końcu, albo no na końcu ustawię wam odnośnik, tak, że będziecie mogli obejrzeć, a relacja jest naprawdę spoko, także zapraszam do jej obejrzenia, bo fajne przebitki wam porobiłem. Powaga, ja jest bardzo króciutka, także miło się to ogląda. Zbudujemy sobie taki oto startowy oto domek w górach. Jedyne, co będziemy potrzebowali, no to dokładnie tego, co ja tu mam na rękach. Jakieś, wiecie, ogniska, trapdory, no i tak naprawdę okorowane te pnie drzewa bez kory. Tutaj oczywiście jest w tym przypadku tego domku jest akurat troszkę mało miejsca, ale oczywiście wy możecie sobie to powiększyć, bo ja to zrobiłem jako domek pokazowy, więc też nie chciałem tutaj robić jakoś, nie wiem, wciul dużo miejsca, ale to tak naprawdę tyle miejsca, ile chcecie tu mieć, to będzie zależało tylko od was, bo możecie sobie to pogłębić i pogłębić dalej. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to znaleźć sobie po prostu jakąś skałę. Ja sobie przelecę na tą stronę, o, cyk, tu już mamy jakąś skałę. I teraz robimy sobie także robimy sobie tak, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy odstępu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy odstępu, przepraszam, to mnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w taki oto sposób. I teraz tu sobie to włączymy w tych miejscach, tutaj może cofnijmy jednak jedno, i tak, o, tutaj robimy 3 na 3, tutaj będzie 3 na 2, taki oto sposób. No i teraz musimy sobie zrobić skosy. Skosy robimy sobie normalnie, czyli tutaj robimy coś takiego po prostu, żeby to wyglądało, że to jest przymocowane do naszej ściany. I ładnie się to prezentowało. Wiadomo, każdy będzie miał inaczej, znaczy będzie miał albo dłużej, albo krócej, zależy jak daleko będzie od ściany, ale wszyscy powinniśmy mieć mniej więcej podobnie. Także to jest bez spiny. Wszyscy będziemy mieć tutaj w miarę podobnie. Będę starał się to wam tak dość dobrze wytłumaczyć, ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. Znaczy, wiecie, ja mogę wytłumaczyć to super prosto i tak dalej. Problem w tym, czy wy to zrozumiecie. O Jezu, te zwierzaki mnie strasznie irytują. No i tutaj oczywiście... No, wilczek, weź ich tam pozagryzaj. A tutaj oczywiście lecimy sobie z kolejnym skosem. Okej, okay. I mamy coś takiego. Czyli wstępnie mamy to zrobione. Teraz sobie wyłożymy podłogę. Podłogę sobie tutaj kładę w taki oto sposób. Wstępnie. Cyk. Cyk, 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 cyk. Ok, i teraz tak, o. Tutaj na narożnikach podnosimy napięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 I tutaj w tym miejscu już ja bym tego nie robił, także zróbmy to może w tym miejscu raz. Raz, dwa, trzy, cztery. A może tego tutaj na razie nie róbmy. Na razie tego to... Albo nie, to dobra, zróbmy. Już ciul, powiedziałem to, zróbmy. Powiedziałem to, zróbmy. Dobra. I skoro to już mamy, to teraz robimy sobie coś takiego, że tutaj mamy oczywiście wejście z tej strony, czyli tutaj na cztery robimy sobie ciach, ciach. Coś takiego, to również robimy sobie na 4. Tu również na 4. Nie, dobra, tego nie robimy. Dobrze myślałem. Tego nie robimy. Już sobie przypomniałem. Tego nie robimy. Także zyskaliście właśnie w tym momencie trochę drewna. No i tutaj oczywiście to sobie wszystko łączymy. To tak na początek robimy sobie. O, w ten sposób. I mamy coś takiego, oczywiście tutaj też sobie łączymy. Ta-da! Ale jak wejść do tego domku, później zrobimy, jak wejść do tego domku, na spokojnie. Na razie jesteśmy sobie tutaj w tym miejscu. Do kolejnego kroku celowo wyłączyłem shadery, żebyście mieli tutaj ładnie widoczne, jak to wygląda. Robimy normalnie dalej, przebijamy się przez ścianę, robiąc na 3. Oczywiście cały czas wszystko robimy na wysokość 4, nie? O, przebijamy się tak, o, na 3 kratki, no i oczywiście czwartą kratkę również się przebijamy w taki oto sposób. Tu oczywiście robimy sobie 3 kratki odstępu i dajemy słup, tu robimy 3 kratki odstępu, dajemy tak podłogę, tutaj również dajemy słup i teraz w tą stronę przebijemy się tak samo,
ten sam sposób. Czyli do tego słupa, który mamy tutaj. Ciach. No i tutaj oczywiście również to jedno wydrążamy. Robiąc tutaj ciach i robiąc tutaj kolejny. O, w ten sposób. To możemy również sobie porobić takie słupy w tym miejscu. Znaczy we wszystkich w sumie tych miejscach możemy sobie porobić te słupy. Z tego względu, iż będziemy robili taki trochę, wiecie, podniesiony daszek i to będzie widoczne wtedy, że tu są te belki drewniane. Dlatego ja bym to proponował wam zrobić, szczególnie, że i tak będziemy wszystkie ściany burzyć po kolei, jedna za drugą, o, tak jak tutaj. I wstawiać w to miejsce nasze zwyczajne ściany, nie? Czyli nasze ściany z tego, okorowanego... pień bez kory, o. Coś takiego. No i teraz tą ścianę podmieniamy, znaczy tutaj, tutaj po prostu ustawiamy już, bo tu już wykopaliśmy. Ale tą ścianę podmieniamy, czyli po prostu rozwalamy i podmieniamy na to. Dobra, w kolejnym kroku możemy sobie, tu jeszcze robimy sobie to. Cyk, cyk, cyk. No i w kolejnym kroku oczywiście tu naszą podłogę sobie podmieniamy na to. Na półpłytki świerkowe. Oczywiście możecie to zrobić z całych bloków, naprawdę to nie robi różnicy, czy to zrobicie z pół, czy z całych. No i oczywiście dach również tutaj robimy oddzielony tym. I daszek również robimy z tego, w taki oto sposób. Także ja to przyspieszę i tutaj po prostu to też wycinamy i robimy w ten sam sposób. A, i gitara. Mamy coś takiego zrobione. Teraz tu oczywiście dajemy sobie wow, coś takiego. I teraz tak, o, tutaj dajemy sobie ciach, ciach, ciach i stawiamy sobie tutaj płotki w tym miejscu. W taki oto sposób. Tutaj robimy sobie balkon. Balkon ja zrobię sobie w ten sposób, że zrobię coś takiego. I teraz tutaj robię sobie ciach, ciach. I tutaj możecie sobie wspomóc się kolejnymi płytkami i zrobić sobie w ten sposób i to po prostu zniszczyć. I będziecie mieć tarasik ładny. Tutaj z kolei robimy sobie komin, ale może zanim do kominu to zrobimy już troszkę dach. Czyli dach robimy w ten sposób, że tutaj robimy sobie coś takiego i tu robimy sobie normalnie schodki po kolei do góry na wysokość 3, tak? Licząc odtąd, 1, 2, 3 i na wysokości 4 jest zamknięcie, czyli tak jak mówiłem, na wysokość łączną jakby 3 tego dachu. No i tutaj oczywiście robimy ten sam sposób. I tutaj sobie to przeciągamy elegancko do samej krawędzi. Tu wiadomo, że możecie mieć ciężko, jeżeli jesteście tak centralnie przy ścianie, ale to nic nie szkodzi, po prostu przychodzicie sobie tu od dołu, wstawiacie do góry nogami i jakby to macie z głowy, prawda? I robimy sobie tutaj normalnie, wszystko ciągniemy i przyczepiamy to wszystko do naszej góry. Zanim jednak zamkniecie tutaj, to polecam wam jeszcze sobie od razu tutaj wstawić trapdory w taki oto sposób i mieć po prostu już to z głowy. I tutaj zamykamy. I mamy coś w ten deseń. I teraz robimy sobie komin. Komin robimy w taki sposób, że tutaj prowadzimy oczywiście główną linię tego komina. Tutaj pamiętajcie, że wystawała ona o jeden wyżej. Tutaj możemy sobie to zakryć, a tutaj zrobić coś takiego, że będzie ciach, 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 ciach i tutaj zrobić myk, myk i coś takiego, albo możemy nawet to wyprowadzić ciut wyżej, żeby to wyglądało jakby ten komin się załamywał i zrobić to w ten sposób. O. I to tak nawet fajniej wygląda, bo wygląda wtedy jakby ten komin tak, wiecie, tak wędrował do góry. No. I teraz tutaj stawiamy sobie oczywiście schodki. Podnosimy na wysokość 2, 3, 2. Na wysokość 2. I tutaj również podnosimy na wysokość, tu w tym momencie podnosimy na wysokość 3. Także tutaj jest idealnie tak samo. I tutaj ustawiamy sobie już wstępnie dwa trapdory. I teraz
przechodzimy do tego, co robimy dalej z tym domkiem. Skoro to już mamy, robimy sobie teraz wszystko związane z ogniskami, czyli tutaj robimy sobie komin w taki oto sposób. Ciach, ciach. I tutaj możecie sobie dostawić jeszcze coś takiego i będzie to fajnie wyglądało, jakby faktycznie z tego komina leciał dym. Dalej możemy sobie zrobić tutaj, może w ten sposób to zrobię. Ciach, 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 ciach. O, coś takiego. Oczywiście gasimy to sobie butelkami z wodą. Ciach, i tutaj robimy sobie wszędzie do tego obramówkę. Tutaj w tym miejscu również robimy sobie coś takiego i gasimy to. A tutaj w tym miejscu dodajemy sobie trapdory. I tu od dołu możemy sobie to oczywiście zabudować tak samo w tamtym wypadku. Możecie, nie musicie, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Ja wam tylko pokazuję, że jest taka możliwość. No i teraz przydałoby nam się zrobić tu jakąś kładkę do naszego domku, prawda? W takim razie zróbmy to w następujący sposób. Ja sobie tutaj zrobię coś takiego. Tutaj oczywiście tą ścianę musimy sobie wyburzyć w tym wypadku. I sobie dostawiamy teraz tutaj wszędzie ogniska na taką długość, jaka jest nam potrzebna. Ja sobie to zrobię tylko tak prowizorycznie, nie będę tego ciągnął aż tam do samego końca, ale zrobię to tak, wiecie, tak prowizorycznie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Oczywiście możecie sobie to zakręcić tutaj bez problemu i tak dalej. Ja to robię tylko prowizorycznie, żeby po prostu odcinek trwał krócej, a wy już sobie to dociągniecie dalej, jak będziecie mieli na to ochotę i będziecie tego potrzebować, bo widzicie, w tym wypadku na przykład tutaj nie potrzebowałem tego jakoś tam specjalnie daleko ciągnąć, nie? Ale w tym wypadku na przykład musiałbym już to zaciągnąć tutaj gdzieś dotąd albo odtąd, zrobić sobie gdzieś schody w dół i tak dalej. Dlatego to już zależy, to jest indywidualne od tego, na jakim terenie budujecie. Ja sobie zrobię to prowizorycznie, także tutaj stawiamy sobie teraz tyk, cyk, coś takiego, tu dajemy sobie ciach, ciach. W sumie to możemy sobie zrobić w ten sposób nawet, jako taką podporę do samego dołu. Tutaj w tym miejscu też możemy sobie tak naprawdę to wyciąć i zrobić tutaj podporę, żeby to fajnie wyglądało. Cyk, i popatrzcie, już od razu to dużo lepiej wygląda, nie? No i z drugiej strony możecie zrobić sobie identycznie to samo. Pamiętajcie tylko, że w momencie, gdy teraz ustawimy tutaj dalej płotki i tak dalej, to będą się łączyły ze skałą i byście musieli tak naprawdę kolejną ścianę jeszcze wyburzać. Dlatego to już tak mówię, to jest indywidualnie, jeżeli ktoś chce te płotki tutaj ustawiać, to polecam, jeżeli nie, no to nie róbcie tego. Bo tutaj widzicie, tutaj się nie łączą i tutaj po prostu, żeby się nie łączyły ze ścianą, żeby to lepiej wyglądało, trzeba byłoby wyburzyć całą tą ścianę, a nie chcę tracić na to na odcinku czasu, no bo jest to bez sensu. Tutaj teraz oczywiście ustawiamy sobie znowu ogniska. O, coś takiego mamy. I teraz ciągniemy sobie to z powrotem, powiedzmy, dotąd. Czyli to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gasimy cały ten pożar, jaki tu jest. Gitara. O, jeszcze jedno się pali. Gitara, no i oczywiście ustawiamy tu trapdorki w taki oto sposób. Cyk. Ok, teraz to sobie łączymy. I mamy coś takiego. Jednakże jako, że to nie wygląda zbyt przekonywująco, to ja jeszcze sobie dodaję w tym momencie, oczywiście trzymając shift, dodaję coś takiego tutaj. W ten sposób, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Cyk, cyk. O. I widzicie, od razu lepiej to wygląda. I tutaj w tym miejscu też możecie sobie to dodać. Możecie, powtarzam, możecie, nie musicie. To już jest tak naprawdę indywidualnie, zależy od was, czy wam się to podoba, czy nie, czy żeby dodawać coś takiego, ale myślę, że no moim zdaniem to robi taki, wiecie, klimacik, dodaje szczegółowości, więc warto by było coś takiego mieć zrobione po prostu. Kolejnym dodatkiem, który dodaje mega klimatu, są nasze wspaniałe lampiony. Lampiony możecie sobie zrobić tutaj, o, na przykład tu zawiesić na 3, tu zawiesić na 2, tu zawiesić znowu na 3 przykładowo. O. Cyk, cyk. Cyk. Tu możecie w ogóle zrobić jeszcze jakieś, wiecie, takie, to na przykład wyburzyć to w ciul i tutaj zrobić właśnie coś takiego, wiecie, tak 3, 2, 1. Tutaj stąd zrobić jakieś dwa czy coś.
Tutaj też możecie sobie zrobić na przykład 3, 2, o, w ten sposób. I to dodaje takie, wiecie, takich smaczki. To są niby takie, wiecie, drobnostki, ale są to takie smaczki, które mogą nam ładnie umilić, ozdobić grę i tak dalej. No i popatrzcie, wygląda to od razu 100 razy lepiej, prawda? No i pozostaje nam creme de la creme, czyli po prostu dodać takie najmniejsze możliwe szczegóły, jakie są, czyli na przykład, o, w tym wypadku guziki. Jeżeli chodzi o drzwi, jakie chcecie tutaj wstawić, to tak naprawdę jest tu dowolność w pełna wasza. Jakie wam pasują, to naprawdę tu wstawcie. Ja na przykład bym tu wstawiał zwyczajne drzwi, oczywiście od wewnątrz, i wygląda to moim zdaniem spoko i jest git. Jest git. Według mnie jest gitara siema. Jest gitara siema. No spójrzcie tylko na to. No ten domek, moim zdaniem, na startowy domek w górach wygląda fenomenalnie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby obejrzeć relacje z PGA, bo tam naprawdę są fajne sceny. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na evencie. Będzie odnośnik na końcu albo w prawym górnym rogu. Chyba tam albo tam. Jakoś tak. Ale z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę. Napiszcie w komentarzu, co mogę zbudować w kolejnym odcinku. No i udostępnijcie to, żeby pochwalić się, co już umiecie zrobić, a czego wasi koledzy jeszcze nie umieją. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia, udostępniajcie ten film. Jeżeli chcecie się pojawić na odcinku nade mną, tak jak piątka tych followersów, to zapraszam, link w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego weekendu wszystkim. Siema, Drapeusia. Cześć, mordeczki.